Kolekcjoner wspomnień w hołdzie Bułatowie ku Dżawie to tytuł koncertu, którego można było wysłuchać w Sieradzkiej Bibliotece Powiatowej z okazji 20. rocznicy śmierci wielkiego barda. Recital wykonał Roman Ziemlański, który osobiście spotkał się z Bułatem Okudżawą. Ja miałem zaszczyt poznać Bułata Okudżawę kiedyś, dawno temu. No wiadomo, że jako szczeniak zachwyciłem się nim. Robiłem wiele programów z wybitnymi artystami. I powiedziałem, tak sobie kiedyś pomyślałem, że może kiedyś własny zrobię program. Z tym tylko, że ja zawsze byłem gitarzystą, plus gitarzystą, plus gitarzystą. Często powtarzam to, że zostałem obdarowany przez Pana Boga. To mówię zresztą w spotkaniach z publicznością. W tym, że grałem z największymi artystami sceny teatralnej, estradowej. I no to się nie wszystkim zdarza, no ale zawsze byłem z gitarą i przede wszystkim gitara. Wielkie nazwiska namawiały mnie na ballady, ale ja zawsze byłem, no i poza tym nie miałem czasu, bo to trasy koncertowe w naszym kraju i poza. No i zrobiłem ten program i od kilku lat tam, gdzie mi się uda wystąpić, to gram. Z czego składa się ten program? Przede wszystkim ballady wielkiego mistrza Okudżawy, te hity jego, ale też ciągnąłem do tego programu wiersze, do których napisałem muzykę, które są bardzo bliskie swoją filozofią do filozofii tworzenia Bułata. Co jest takiego w twórczości Bułata, że skłania do siebie ludzi i słuchaczy, czytelników. On pisze genialnie, tak jak Hemingway pisał, najprostszym sposobem i był geniuszem. On pisze prosto, genialnie o życiu i o wartościach ludzkich. To, bo można byłoby mówić tutaj przez 50 dni, prawda, i to by było za mało. On jest po prostu, on dał zresztą jakby fundament twórczości Bułata Okudżawy, twórczość Bułata Okudżawy była fundamentem dla innych twórców ballady, tak zwanej potem poezji śpiewanej. To, ja nie lubię tego określenia, bo to poezja śpiewana. Każdy tekst jest, prawie każdy lub no może 99% jest tekstów rymowanych, więc jest to poezja, prawda? I że z muzyką, no to każdy tekst piosenki jest też. To też jest poezja śpiewana? Nie. Więc to jest po prostu, tak, ktoś tak powiedział i tak zostało. Czy ma pan jakiś utwór Bułata, swój ulubiony, ukochany? Jeden nie. Wiele. No wiadomo, że Modlitwa to jest hit hitów, ale no to są zupełnie różne, bo Wańka Morozow jest inny od Katarynki, prawda? Aleksander Siergiejewicz, Puszkin to w ogóle co innego. Także ja w ogóle kocham. Ja powiem więcej, ja znam wiersze Bułata Okudżawy, mam wiele wierszy w dwóch tomach dużych, które w ogóle nie są znane w Polsce. Więc to jest tylko, mogę zaryzykować, że jakaś część czy cząsteczka, którą my znamy, śpiewamy. Prawda, tam
zawsze jak na złość. Roboty mamy potem, roboty mamy dość. Za każdy krok fałszywy, za każdy błędny krok zapłacę życiu grzywny. Dostanę surykę w bok. Koncert odbył się w ramach projektu Drogowskazy Literackie.